Murawa gotowa do gry. Miejmy nadzieję, że podobnie i zawodnicy. Zapraszamy na ciekawie się zapowiadające spotkanie. Ze stanowiska dla komentatorów witają się z Państwem Jacek Las. I Dariusz Szpakowski. Za kilka chwil będziemy świadkami kolejnego spotkania Ligi Weekendowej. Spodziewam się naprawdę fantastycznego meczu. Dzisiaj gospodarze stają przed szansą awansu w światowym rankingu. Do tej pory grali dobrze, więc jeśli w tym meczu utrzymają ten trend, będą zadowoleni. Mają motywację, więc liczę na kolejny solidny występ. Realizator prezentuje nam teraz ustawienie drużyny. Trener postawił na dość bezpieczne 4-4-2. Czym się charakteryzuje to ustawienie? Jest elastyczne i pozwala wpłynąć na każdy sektor boiska, a obrońcy mają dobrą asekurację ze strony pomocników. Piętą achillesową mogą być kontrataki po skrzydłach. Za szybko stracili. Niezła okazja do kontry. Podłączają się inni zawodnicy. Mamy sygnalizację sędziego, że jest spalony. Szkoda, była świetna sytuacja. Trener woła zawodnika z rozgrzewki, będzie zmiana. Ndidi. Bardi. Arturo Vidal. Bardi. Świetne podanie, czy to... Ależ się wyciągnął! Coś niesamowitego! Interwencja światowej klasy. Strzelec nie wierzy, że to nie wpadło. Jordi Alba. Gareth Bale potrzebuje wciąż jeszcze jednego trafienia do 50 bramek w tym klubie. Czy dzisiaj coś strzeli? Uważam, że to jak najbardziej możliwe. Pomimo przejściowego spadku formy strzeleckiej w ostatnim czasie, to nadal świetny piłkarz. Roberto Firmino. Szkoda, że nie opanował tej piłki. Vidal. Ndidi. Lacazette. Przydałaby się wrzutka. Bardzo ważna interwencja obrony. Luis Suarez teraz konstruuje atak. Ndidi. Roberto Firmino. Rozpoczynają kontratak. No niestety nici z kontrataku, ale nadal są przy piłce. Czy będzie prowadzenie? Ajaj! Nic z tego! Jakimś cudem! W dalszym ciągu remis. Gdyby to wpadło, przeciwnik musiałby gonić wynik. Tymczasem wciąż nie mamy rozstrzygnięcia. Pamiętajmy, niewykorzystane sytuacje lubią się mścić. Roberto Firmino. Arturo Vidal. Ładnie przechwycił piłkę. Vardy! Ter Stegen wyciągnął się jak struna. Ależ pokazał klasę tą interwencją. Piłka z rzutu rożnego. Udane piąskowanie i co ważne, bez ryzyka. Dembele oddaje piłkę rywalowi. Roberto Firmino. Niestety, stracił piłkę. Ndidi. Ach, teraz znakomity przechwyt.
Vidal. Roberto Fir... Ale szansa na prowadzenie! Tak, gol! No, to trafienie nie będzie się liczyło. Sędzia liniowy podniósł porągiewkę. Suarez świetnie zagrywa na wolne pole. Ładnie ruszył Bale. Griezmann. Aj, teraz strata. Roberto Firmino. Piqué. Arturo Vidal. Roberto Firmino. Odważne, ale czyste wejście obrońcy. Didi. Arturo Vidal. Piłka wędruje jak po sznurku. Ma tam teraz sporo miejsca. Vardy ponownie, można powiedzieć, w swoim stylu zdobywa bramkę. Bardzo lubi grać na plecach obrońcy. Wystarczy chwila nieuwagi, jest oko w oko z bramkarzem. A potem to już zazwyczaj formalność, jak teraz. No i proszę, udało się odebrać piłkę. Sędzia przerywa grę, rzut wolny. No, zobaczymy, spróbuje szczęścia z tak daleka. Czy pokusi się o strzał, byłaby piękna bramka. Dobrze ustawiony bramkarz łapie piłkę uderzaną z wolnego. Jeśli nie poprawią swojej gry, Darku, trudno im będzie wrócić do gry. Statystyki nie kłamią. Żeby wygrywać mecze, trzeba stwarzać zagrożenie. No, mogą teraz skarcić rywali. Mieli tam trochę miejsca, ale rywale dobrze się ustawili. Ale świetna szansa teraz! No, może teraz. Pięknie broni, brawo. I wyrównanie! Teraz widowisko dopiero nabierze rumieńców. Z pewnością mecz zrobił się w tym momencie jeszcze ciekawszy. Myślę, że wielu kibiców się ze mną zgodzi. Jeśli się ma ciąg na bramkę, instynkt strzelecki jak ten zawodnik, to można liczyć na wiele takich goli. Tak, ale bramkarz miał trochę pecha. Obronił pierwszy strzał, ale na dobitkę poradzić już nie mógł. Dobrze prowadzi piłkę. Didi. Znowu celne podanie tego zawodnika. I teraz bardzo ważny przechwyt. Dobrze rozwija się ta akcja. Vardy. Zagrywa do tyłu. De Jong. Gareth Bale. Tracą piłkę po tym podaniu. Piłkę przejmuje drużyna przeciwna. Didi. Vardy. Ależ przechwyt, pięknie. No, będzie gol? Proszę, i mamy bramkę. Taktyka z wysokim pressingiem się opłaciła. Wymagało to sporo pracy, wielkiej dyscypliny, ale jest efekt. Najpierw w postaci zdobytej piłki, a potem groźnej akcji i bramki. Piqué. De Jong. Po pierwszej połowie mamy 2-1. Przed nami drugie 45 minut tego spotkania w lidze weekendowej Mistrzostw Fut. Obaj trenerzy po wyjściu z szatni co chwila dyskutują ze swoimi asystentami. Widać, że nieustannie analizują sytuację i są gotowi reagować na wydarzenia na boisku. Ależ okazja! Firmino! Świetnie teraz Ter Stegen. Gramy dalej. Dembele. Ależ parada bramkarza, jak on to wybronił, niewiarygodne, gdyby nie jego interwencja, rywale prowadziliby już 2 bramkami, byłoby po zawodach. No, ładnie teraz odczytał zamiary przeciwnika. Nie można mieć chyba żadnych zastrzeżeń do jego gry do przerwy. Dobrze zagrał w tych pierwszych 45 minutach, długo nie mógł się wstrzelić. Cudownie teraz Vardy, Lacazette.
Arturo Vidal. NDD. Bardi. No cóż, szkoda, że spudłował. Była to dobra okazja do umocnienia prowadzenia. Trener przeżywa to pudło. Niewiele brakowało, żeby zapewnić sobie więcej spokoju w tym meczu. Roberto Firmino. Muniain. Ndidi. No, z tego miejsca można strzelać. Dobry mecz tego zawodnika. Kolejny raz przejmuje piłkę. Jest szansa na kontratak. Podłączają się inni zawodnicy. Zobaczmy ten nieudany strzał na powtórce. No, było blisko. Krótko do kolegi. Dobre odebranie piłki bez faulu. Ndidi. Ponownie, celnie podaje. Bardi. Już blisko pola karnego. Dembele. Bejn ma teraz mnóstwo czasu i miejsca. Niestety strata piłki. Ndidi. Bardi. Zobaczmy, co zrobi. Ładna teraz wymiana podań. Roberto Firmino. No, świetnie. Roberto Firmino! Dembele. Ładnie rozwija się ta akcja. Arturo Vidal. Muniain. Roberto Firmino. Minął teraz Firmino, dokładnie na dobieg. Ależ kapitalna interwencja, znakomicie złapał. Roberto Firmino. Bardi. Może stąd strzelać. Dobrze udało się przeciąć to podanie. Czyhali na błąd przeciwnika i się opłaciło. Przejęli piłkę. Vidal. Roberto Firmino. Vidal. Ależ to by... Bronił. Co za interwencja, proszę Państwa. Koledzy z zespołu są jego dłużnikami. Takie parady można oglądać bez końca. Wspaniale się zachował przy tym strzale. Będzie chyba podawał. Bramkarz chwyta piłkę po tym strzale. Roberto Firmino. Lacazette. Z większości indywidualnych pojedynków wychodzi dzisiaj zwycięsko. Brawo. Dobrze, udane, czyste odebranie piłki. Roberto Firmino. Wysoki pressing się opłacił. Roberto Firmino. Vidal. No, fauluje w takim miejscu. Będzie groźnie. Do końca meczu niewiele czasu. Gol z tego rzutu wolnego przypieczętowałby ich zwycięstwo. Kapitalnie broni!
Jordi Alba. 81. minuta minęła i jeszcze 9 do końca. Roberto. Brawo, oszukał obrońców i będzie szansa. Tak jest, Roberto Firmino. Doskonale się tam znalazł. 3 do 1, taki wynik pozwala na trochę oddechu, ale nie jest żadną gwarancją wygranej. Trochę teraz poczarował. Robert Firmino, dokładnie na dobieg. Udana interwencja bramkarza, piłka w jego rękach. Bardi. Ma teraz sporo miejsca na skrzydle. Świetne wejście, wybornie przewidział zagranie przeciwnika i przejął piłkę. Mają teraz trochę miejsca. Ostatnie 3 minuty do zakończenia drugiej połowy meczu. Bardi. Świetnie minął teraz obronę. Vardy! Piłka uderza w poprzeczkę i wraca na boisko. Było gorąco, ale teraz mogą odetchnąć z ulgą. Bez trudu złapał tę piłkę. Tak, jeszcze przed momentem był bezradny. Miał mnóstwo szczęścia, że piłka tylko obiła bramkę. Ale wszystko dobrze. To może być bramka kontaktowa? Z takiej odległości spodziewamy się lepszych strzałów. No nie o takie uderzenia chodziło trenerowi na przedmeczowej odprawie. Poziom trudności, nawet nie trening. Koniec spotkania, które mogło dać im awans w rankingu. Zmarnowana okazja, zawiedzeni kibice.